3 kwietnia o godzinie 10.30 na ulicy Orzeszkowej 64-letni mieszkaniec Tomaszowa, kierując Fordem Mondeo, potrącił przechodzącą przez jezdnię w miejscu do tego przeznaczonym 22-letnią kobietę, która z obrażeniami ciała trafiła do tomaszowskiego szpitala. 3 kwietnia o godzinie 20.15 na Warszawskiej w rejonie ulicy Gęsiej doszło do potrącenia pieszych. Kierujący Skodą Fabią 33-letni mieszkaniec Kielc potrącił przechodzących przez jezdnię w miejscu do tego wyznaczonym 31-letniego mężczyznę i towarzyszącą mu równolatkę. Piesi z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Kierujący pojazdem był trzeźwy. Od pieszych została pobrana krew. 4 kwietnia o godzinie 13 na ulicy Wróblewskiego kierująca Toyotą 42-letnia mieszkanka Tomaszowa, wykonując manewr cofania, potrąciła stojącą na jezdni 67-letnią pieszą, która z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Okoliczności tych wypadków drogowych wyjaśniają policjanci z Tomaszowa. 18 lutego do dyżurnego komendy policji zadzwonił pokrzywdzony z informacją, że na jednej ze stacji paliw przy S8 sprawca wszedł do kabiny tira, skradł saszetkę z pieniędzmi, następnie odjechał ze stacji samochodem osobowym. Według zgłaszającego złodziej wsiadł do kabiny pojazdu, ukradł leżącą na siedzeniu saszetkę z pieniędzmi w kwocie 1300 zł i nie zwracając uwagi na przebywającego w kabinie kierowcę wspomnianej ciężarówki, uciekł. Policjanci, którzy niejednokrotnie przyjmowali podobne przestępstwa, mieli wątpliwości co do przedstawionych okoliczności tego zdarzenia. Analizowanie prowadzonego postępowania potwierdziło prawdopodobieństwo fikcyjnego zgłoszenia przestępstwa. Jednak 34-letni mieszkaniec województwa podlaskiego przez cały czas upierał się co do swojej wersji wydarzeń. Policjanci prowadzący postępowanie napotykali na coraz większe nieścisłości i wykluczające się okoliczności uprawdopodobniające zaistniałe przestępstwo. Zebrany materiał dowodowy jednoznacznie wskazywał, że zgłaszający kłamał i do takiego zdarzenia nigdy nie doszło. Na kolejnym przesłuchaniu przyznał się, że zdarzenie wymyślił, bo pieniądze nie należały do niego, a chwilę wcześniej przegrał je na automatach. Za zgłoszenie o niepopełnionym przestępstwie grozi do 2 lat więzienia. 11 kwietnia o godzinie 23.50 w Petrynowie doszło do zdarzenia drogowego, w którym 44-letni mieszkaniec Łodzi kierując Seatem Leonem wjechał w ogrodzenie, uszkadzając płot, bramę wjazdową, elewację budynku, drzwi wejściowe, bramę garażową. Policjanci sprawdzili jego stan trzeźwości, miał 2,4 promila. Wartość strat nie została jeszcze oszacowana. Podejrzewany noc spędził w policyjnym areszcie, odpowie za kolizję, którą spowodował będąc w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 2 lat więzienia. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 12 kwietnia o godzinie 10.50 na jednej z posesji w Szymanówku doszło do pożaru niezamieszkałej drewnianej altany, w wyniku czego spaleniu uległa cała altana, natomiast sąsiadująca z nią posesja została częściowo nadpalona. Wstępna przyczyna pożaru to podpalenie lub zapruszenie ognia. Zdarzenie mogło spowodować zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia wielkich rozmiarów. Policjanci ustalili, że właściciel altany, 58-letni mieszkaniec Tomaszowa, razem ze swoim kolegą pił tam alkohol. Następnie od rzuconego niedopałka papierosa na drewnianą podłogę altana zajęła się ogniem, a mężczyźni po prostu poszli pić dalej. Policjanci po ustaleniu danych osobowych podejrzewanego udali się do jego miejsca zamieszkania. Mężczyzna był kompletnie pijany, miał ponad 2 promile. Noc spędził w policyjnym areszcie. Po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Za sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu, zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, grozi do 10 lat więzienia. 12 kwietnia o godzinie 21.15 w Węgrzynowicach miał miejsce pożar 2 budynków murowanych. W jednym z nich był kurnik, w którym znajdowało się 7 tysięcy kurczaków, natomiast w drugim budynku magazynowane były maszyny oraz karma dla zwierząt. Na skutek pożaru wszystkie kurczaki w tym pomieszczeniu spaliły się. Częściowemu spaleniu uległa również karma i niektóre z maszyn obsługujące fermę. Wartość strat została oszacowana na kwotę 100 tysięcy złotych. Wartość spalonych budynków wyceniona na kwotę 150 tysięcy złotych. Pożar został ugaszony kilka minut przed godziną 2. W akcji gaśniczej brał udział 10 zastępów straży pożarnej. Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. W godzinach porannych policjanci ponownie przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i przesłuchali świadków. W tej sprawie zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa. Sprawę prowadzą policjanci z Czerniewic.
13 kwietnia o godzinie 11.15 na skrzyżowaniu Konstytucji 3 Maja i ulicy Nowowiejskiej doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego, w którym brały udział 3 pojazdy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierująca Audi, 39-letnia mieszkanka Tomaszowa, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu, doprowadzając do zderzenia z polonezem, którym kierowała 35-letnia kobieta. Na skutek uderzenia polonez zderzył się z ciężarowym Volvo, którym kierował 44-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Obie panie z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala, jednak, jak się okazało, nie wymagały hospitalizacji. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 13 kwietnia o godzinie 9.50 na ulicy na skrzyżowaniu Berka Juselewicza i Piekarskiej kierująca Skodą 61-letnia kobieta nie zatrzymała się na stopie, doprowadzając do zderzenia z Deunexją, którą kierował 37-letni mieszkaniec Tomaszowa. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na szczęście w tym przypadku nikomu nic się nie stało. Skończyło się tylko na powignanej karoserii. 13 kwietnia na ulicy Tkackiej i Farbiarskiej o godzinie 16.30 doszło do kolizji drogowej, w której 34-letni kierujący Renault nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się ze Skodą Fabią, którą kierował 28-letni mieszkaniec Tomaszowa. W tym przypadku również nikomu nic się nie stało, skończyło się na powyginanej karoserii.